Radio Conchita, nadaje Radio Conchita. Proszę być z nami, proszę. Różne portrety. Portrety mamy różnych ludzi. Proszę. Naszym moim gościem jest pan Sebastian Kubara. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lechopara i współpracownicy. Ma pan dobrych współpracowników, panie Sebastianie? No, młodych, energicznych i kierujących się pod podobnymi wartościami jak ja. Panie mecenasie, pan minister Patryk Jaki powiedział dzisiaj, bo rozpoczęła swoje posiedzenie komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. On jest szefem tej komisji. Państwo będzie silne tylko wtedy, kiedy te afery wyjaśnimy do samego końca, kiedy ujawnimy mechanizmy funkcjonowania układu reprywatyzacyjnego. Wiele jest bolączek. To jest może jedna z bolączek. Mówi się też o nieprawidłowościach w Krakowie. No a teraz na tapetę weszły sprawy Warszawy. Wielu też się ludzi skarży, że tak, a inaczej zostali potraktowani. No i kwestia tego majątku. W czyje ręce, dlaczego i w jaki sposób trafiał? Tak. Ja myślę, że jest to ogromne zadanie, co postawił przed sobą komisja, minister Jaki, ponieważ o ile nawet uda się, a wierzę w to, że się uda, że bariery, jakie będą, gdy istnieją, a również przeszkody, jakie będą stawiane, zostaną pokonane, w końcu będzie musiał rozważyć, tak w finale, wyważyć wszystkie takie trzy podstawowe interesy. Pierwszy to interes właścicieli, tych rzeczywistych właścicieli, czy następców tych właścicieli, których oszuści pozbawili tej własności, czy to wyłudzając swoje tytuły, czy to zmuszając do pozbywania się, pokazując na brak szans, gdy inni mieli szansę na zrealizowanie właśnie ci nabywcy swoich praw do bezprawia. Dwa, pogodzić z interesem indywidualnych osób, które mieszkały w tych nieruchomościach, które w roku historii spowodowały, że w domach tych częstokroć nawet ich wysiłkiem, ich rodziców, dziadków, zostały odbudowane po wojnie, bo jak wiemy, że Warszawa się odbudowywała wysiłkiem i warszawiaków i całej Polski. No i trzy, interes społeczny, publiczny, który polega też na tym, że trzeba zachować stan, jaki jest i uwzględnić fakt, iż społeczeństwo całe inwestowało w odbudowę Warszawy, budowę szkół, budowę różnych zakładów użyteczności publicznej, które nagle miałyby przejść w ręce właścicieli. I to powinno być rzeczywistych właścicieli, ale to wszystko powinno być wyważone. To nie jest łatwy problem. Natomiast ja wierzę w to, że to zostanie osiągnięte przez jedną podstawową zasadę, zrealizowanie zasady, jaką się kieruje komisja, a więc z ochrony prawnej nie mogą korzystać ci, którzy łamią czy łamali prawo. I tutaj tej ochrony prawnej realizowanej przez na przykład zasadę stabilności prawa. A więc jest, mówimy, niezruszalność decyzji, orzeczeń, takich, które zapadły w tamtym stanie i politycznym, tamtej rzeczywistości, które są oczywiste, niesprawiedliwe, które są częstokroć wynikiem różnego rodzaju manipulacji, jeśli nie przestępstw. I tutaj przykładowo ta niezruszalność i decyzji tych orzeczeń zostanie złamana. To jest właśnie naruszenie tej zasady stabilności prawa. W tej sytuacji, przy tak masowym zjawisku nadużywania prawa, zasada ta powinna być złamana. Przykładowo, wiemy dobrze, że te nieruchomości odzyskiwali oszuści, następnie sprzedawali je dalej kolejnym działającym wspólnie w porozumieniu, po to, żeby zatrzeć tą granicę, przerwać na ewentualność późniejszego domagania się zwrotu. To bo jest rękojmia wiary ksiąg wieczystych, czyli każdy, kto nabył, a korzystał tylko z informacji z księgi wieczystej, gdzie wskazywano właściciela, który rzeczywiście był oszustem, ma prawo żądać ochrony, bo przecież ja jestem właścicielem, ja działam w dobrej wiedzy. I to zostaje ta zasada stabilności i niezruszalności określonych stanów złamana. Drugie,
Mnie się wydaje, może za dużo mówię, to są takie moje przemyślenia, ale chciałbym powiedzieć, że zaleta komisji jest to, została zrealizowana taka zasada koncentracji wszystkich postępowań prawnych, jakie znamy, a więc zawsze karne, cywilne, administracyjne, gdy w normalnym postępowaniu trwałoby to latami. Chyba sami byśmy się do końca życia nie doczekali jakichś rozstrzygnięć w poszczególnych nieruchomościach dotkniętych przestępstwem działań. Burza będzie, burza, gwiazd, wieje, cholera. Wszędzie postępowania cywilne. Tu ciemne, tam jasne, tam już nie ma postępowania karne. Nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, proszę Państwa, co to będzie z tego. A karny długo trwa, w związku z tym lata czekalibyśmy na orzeczenie karne, ewentualnie rozstrzygnięcie karne, które by uznawało winę, bierzało karę i zasadzało podstawy do postępowania cywilnego, czy podobnie administracyjnego. Czyli to coś takiego, co nas wskazywało w tej naszej świecie tych zapętlonych procedur. Gdzieś ta zasada szybkości i koncentracji materiału dowodowego i postępowań nie też sprawiedliwość, a więc niemożność doczekania się sprawiedliwego orzeczenia w normalnym trybie i komisja, którą tutaj kieruje pan minister, chyba ma ambicje, korzystając z tego rodzaju narzędzi, złamać tą stabilność prawa, która jest służyła przestępcom, i złamać też zasady, że każda procedura musi się toczyć, że latami czekamy na orzeczenia, które są oskarżane, stawiane, uchwalane, i nigdy byśmy się nie doczekali. Wierzę w to, że właśnie w ramach tych postępowań nadzwyczajnej, że tak powiem, postępowań, no ta sprawiedliwość będzie ma szansę na doczekanie się zarówno przez właścicieli, jak powiedziałem, ludzi, którzy mieszkali w tych mieszkaniach, lokatorów, jak i instytucji publicznych, które również były pozbawiane tutaj możliwości realizowania swoich celów w tych nieruchomościach. Panie mecenasie, no bo sprawa będzie wyjaśniana, wyświetlana, tak, ale tak. My też nieraz pytamy, bo tak przed urzędem, no osoba fizyczna, no niewiele może, jeżeli rzeczywiście byłby jakiś układ, czy jakaś nawet zmowa, tak. No ale no tu z jednej strony wyświetlimy, a z drugiej strony co później z jakimiś wyrokami, z sądem, z już poważnymi decyzjami, bo tak jak pan powiedział o tych interesach właścicieli, interesy indywidualne, konsultacji społeczny, no to też sprawa pewnie niełatwa. Ja byłbym za tym, żeby jednak tym działaniom, które pozwalają wyrwać z rąk przestępców, obnażyć, a następnie wyrwać te nieruchomości, żeby towarzyszyły również rozwiązania ustawodawcy. Ustawa, która właśnie pozwoli wyważyć te interesy. Bo my się chwilą, gdy się pochylamy nad interesem właściciela, to mówimy, powinien uzyskać. No dobrze, a ci, którzy tam mieszkali, a często się odbudowywali, a instytucje publiczne, które pozwalały odbudować po wojnie zniszczone budynki, prawda, to nie mają nic do powiedzenia. Czyli tutaj trzeba wyważyć, w jaki sposób tą sprawiedliwość odnaleźć w wyważeniu interesów tych trzech, że tak powiem, podstawowych właściciela, żeby to był rzeczywisty, nie oszust, ale rzeczywisty właściciel, czy ich potomkowie, i ich interes musi być wyważony z interesami ludzi, którzy mieszkali w tych budynkach, którym mieli prawo dalej zamieszkiwać, tak, albo ewentualnie zamieszkiwać godziwe miejsce, jeżeli mieliby opuścić, no interes publiczny, który realizuje się w ten sposób, że przez tyle lat zniszczona Warszawa została odbudowana i przez tyle lat różnego rodzaju budynki służyły celom także publicznym. I tutaj musi być to już rozwiązanie ustawowe. Ustawowe. Bo tak to znajdziemy się w jakichś konfliktach wzajemnych. Bo jak sercem jestem i za jedną, i drugą, i trzecią stroną, że tak powiem, tej konkretnej sprawie. I tutaj trzeba wyważyć. Każdy z nich ma swoje racje i sprawiedliwe rozwiązanie to jest rozwiązanie, które znajdzie właśnie drogę do serc, umysłów każdej z tych dróg i wtedy do tych trzech stron. Na pewno pozytywne jest też to, że będzie się rzucało światło na to, co działo się w sprawie tych reprywatyzacji. Tak, najpierw trzeba wyrwać to. Ja uważam, że wyrwać, odzyskać,
będzie to, po pierwsze, winna tutaj kara, taka, a jednocześnie przestroga, że oto przyszedł czas, w którym wszystko to, co się wydawało ukryte, będzie odkryte, że wszystko to, co się zdawało bezkarne, spotka się z karą, prawda, że oto przyszedł czas, no, takiej sprawiedliwości, jednak oczekiwali, żyjąc w trudnych warunkach, w otaczającym świecie bezprawia, spodziewali się, że może przyjdzie. No i przyszedł ten czas i oby się zrealizował. No nawet dzisiaj taka pani przyjechała do nas z Krakowa, mówi: ojcze, jakby tutaj może rozwiązać, pomóc w mojej sprawie, bo też żyła w kamienicy w 2013 roku, po prostu ogrodzono dom, ona wyszła, nie było jej w domu i to był, no to był ostatni moment jej pobytu w swoim mieszkaniu. Wcześniej eksmitowano, czy jakoś to załatwiła gmina, że ci ludzie opuszczali, a no już później zamknięto przed nią drzwi i przez 4 lata chodzi po sądach, bije się o swoje prawa, no i jest na ulicy. Tak, i dlatego też ja nie wpadam w jakąś euforię, jeśli chodzi o realizację każdego prawdy z każdej z tych stron. Bo na ulicy! Właściciel ma dostać. Nikogo to nie przeszkadza. Nikomu. Konkretnego, mieszkalnego. Nikogo to nie dziwi. Na ulicy już to nowy dom się zrobiło teraz. Zaburzanie. Przez chciwość dziadów. Których dotykały przecież również kataklizm II wojny światowej, podobnie jak i z tej strony Bóg dotykały kataklizmy związane z II wojną światową, więc zniszczenia, wywłaszczenia, okres wojny, potem komunizmu. Także to może być ta sprawiedliwość jakby porcjowana, no na tyle, na ile no stać. Czyli wypłacić nie od razu, być może zmierzać w jakimś dłuższym czasie, być może z innymi świadczeniami rzeczowymi, no wymiany różnego rodzaju, a z drugiej strony zapewnić trwałość tych i powrót tych, którzy tam mieszkali, prawda? Bo to nie można czynić sprawiedliwość jednocześnie będąc niesprawiedliwym dla innych. To musi być wyważenie tego wszystkiego. Ale tak właśnie o tym przykład z Krakowa. Oczywiście należałoby się zastanowić, czy znajdą się sposoby, środki na to, żeby te osoby albo w tych nieruchomościach, to by było najbardziej zasadne, wróciły, albo uzyskały, bo to w środku, złodzieje, które zostaną wygenerowane w tych procesach od oszustów, że znalazły się zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych tych, którzy byli przez tyle lat, przez te dziesiątki lat wysiedlane, wyrzucane, zmuszane do opuszczenia przez czyścicieli tak zwanych kamienic nierzadko. Ona o czymś takim wspomniała, o tym przyszli czyściciele, no i jestem na bruku od 4 lat. I to powinno się zadać pytanie, po pierwsze, temu, kto to objął? No bo gmina niby jakiś remont ktoś zrobił i teraz wynajmuje, tak? Właśnie to jest ta ścieżka. Wydaje. Ale ja uważam, że jeżeli nawet cokolwiek te zmiany trwałe są, to do tego, który nieuczciwie nabył, powinno się uzyskać stosowne odszkodowanie, za które by można było zaspokoić te potrzeby mieszkaniowe tej, która została ich pozbawiona, wiesz, tego mieszkania, prawda? Ściągnąć tych dziadów. Tego rodzaju prawdziwego zdarzenia oczywiście mieszkania, jeżeli uda się właśnie odebrać, jeżeli nie własność, to chociażby pieniądze, jeżeli własność już zniknęła poprzez różnego rodzaju operacje kupna-sprzedaży. Natomiast pieniądze od tych, którzy zagarnęli i następnie też zbyli, czyli mieli te pieniądze, a więc muszą oddać te pieniądze. Czy tu od urzędu gminy moglibyśmy, czy powinniśmy się spodziewać właśnie sprawiedliwości i takiego uczciwego podejścia do ale myślę, że jednak powinniśmy siąść i ustawodawczo to rozwiązać, jakoś ustaw. Dziękuję bardzo, panie mecenasie. No ja przepraszam, że nie rozwiązujemy, że wszyscy czekamy i nie znajdujemy. Ja wierzę w to, że w końcu odważymy się zrobić tak, jak zresztą znam te rozwiązania prawne innych krajów postkomunistycznych i drodze ustawowej spróbujemy w
wyważyć te interesy i spróbujemy jakoś czynić sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, panie mecenasie. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan mecenas Lech Obara z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy. To ostatni temat w naszej audycji Aktualności Dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Czas teraz na wiadomości. Przedstawię Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski. Trwa pierwsza rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Komisja przesłuchuje pracowników stołecznego ratusza. Dzisiejsze posiedzenie dotyczy nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. W tej chwili przed komisją zeznaje Jerzy Mrygoń, były wicedyrektor Biura Gospodarki Nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy. Wcześniej składania zeznań odmówiła Gertruda Jakubczyk-Furman, była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura. Komisja ukarała ją grzywną w wysokości 3000 zł. Gertruda Jakubczyk-Furman odpowiedzialna była za wykonanie decyzji reprywatyzacyjnej w sprawie nieruchomości przy ulicy Twardej 8/10. Nieruchomość została sprzedana handlarzowi roszczeń Maciejowi Marcinkowi w 2014 roku za ułamek realnej ceny. Z kolei jako pierwszy przed komisją stanął Krzysztof Śledziewski, były pracownik Biura Gospodarki Nieruchomości. Z jego zeznań wynika, że do władz Warszawy dochodziły sygnały o działających w stolicy grupach handlarzy roszczeniami. Poseł Paweł Lisiecki, członek komisji weryfikacyjnej, podkreśla, to zeznanie mówi bardzo dużo złego o władzach ratusza, a przede wszystkim o prezydent stolicy. Odsłania wiele spraw, które miały miejsce w ratuszu i o których nie wiedzieliśmy. Odsłania procedury, jakie w mieście stołecznym Warszawa obowiązywały przy zwrotach nieruchomości. Odsłania no, dochodzi do Hanki powoli ze strony miasta Pydra. I bezwład Hankę za dupę, tych, którzy odzyskiwali nieruchomości. I pokazuje generalnie podejście władz Warszawy do tego problemu. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz odniosła się dziś do prac komisji weryfikacyjnej. Jak poinformowała, nie stawi się przed komisją ze względu na jej zdaniem wątpliwości prawne towarzyszące jej pracom. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Harmonogram wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa jest już gotowy. Do ostatniej chwili będą przygotowywane kwestie logistyczne czy bezpieczeństwa. Nie martw się, wezmą się za Hankę, wezmą, będzie musiała przyjść i koniec. Dodał, że będzie według niej. A co według nich będzie? Będzie musiała przyjść. W przygotowaniach przed wizytą amerykańskiego prezydenta będzie w Polsce w pierwszej kolejności dojdzie będzie do spotkania z prezydentem Andrzejem będzie Dudą, a następnie przyjść. Rozmów obu delegacji. Będzie musiała przyjść. Będzie musiała przyjść. Będzie musiała przyjść. Będzie musiała przyjść. Na spotkaniu będzie musiała przyjść. 6 lipca będzie musiała przyjść. Będą oficjalne spotkania delegacji. No, będzie musiała z obu prezydentami. Później musiała będzie na szczycie Trójmorza. Później wystąpienie publiczne w Warszawie dla osób, które tam przyjdą. Z prezydentem Stanów Zjednoczonych spotkają się również ministrowie rządu, premier Beaty Szydło. Poruszone będą m.in. sprawy gospodarcze i bezpieczeństwa energetycznego. Prezydent Donald Trump odwiedzi Polskę na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy. W Warszawie będzie przebywał od 5 lipca wieczorem do 6 lipca. Prezydent Trump podczas wizyty w naszym kraju weźmie również udział jako gość honorowy w szczycie inicjatywy Trójmorza. Przeprowadzi rozmowy z przywódcami państw regionu. Pierwszy etap budowy mostu energetycznego Polska-Litwa zakończył się w przewidzianym terminie i w ramach zakładanych kosztów, stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie wskazano, że osiągnięte zaplanowane cele, czyli możliwość przesyłu energii o mocy 500 MW i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kontrolerzy pozytywnie ocenili także wybór wykonawców i dostawców oraz nadzór nad inwestycją. Izba negatywnie oceniła natomiast sposób rozliczenia unijnego dofinansowania na zakup gruntów pod budowę jednej ze stacji elektroenergetycznych, mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. NIK negatywnie oceniła sposób rozliczenia przez Polskę będzie musiała przyjść. 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 Po połączeniu krajowego systemu elektroenergetycznego Polski i Litwy energia elektryczna miała być przesyłana do Polski tylko w okresach będzie musiała przyjść.
Z raportu NIK-u wynika, że po pierwszych miesiącach funkcjonowania mostu przesył energii elektrycznej z Litwy do Polski trzykrotnie przewyższał przesył w przeciwnym kierunku. Mogło to wynikać z obniżenia cen energii na Litwie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz ósmy prowadzi akcję przed wakacjami, co warto wiedzieć. Skargi na usługi turystyczne, które wpływają do urzędu, przede wszystkim dotyczą spraw indywidualnych. Najczęściej dotyczą m.in. złego standardu hotelu czy nieodpowiedniej organizacji wyjazdu. W rozwiązaniu problemów pomagają rzecznicy konsumentów. UOKiK otrzymuje także zgłoszenia, które są podstawą do wszczęcia postępowań. Dotyczą one m.in. zmiany godzin wylotu bądź przylotu, przez co wycieczka trwa krócej nawet o 2 dni, mówi Maciej Czapliński z UOKiK-u. Poważny problem, z którym mamy do czynienia, to proces składania reklamacji w biurze podróży. Ustawa o usługach turystycznych zostawia tutaj dość dużą dowolność organizatorowi turystyki. Jako UOKiK pilnujemy, żeby te wymogi nakładane przez organizatorów nie godziły w zbiorowe interesy konsumentów, żeby skargi nie były odrzucane, czy reklamacje nie były odrzucane z powodów formalnych, dlatego że na przykład ktoś nie wysłał jej listem poleconym. Przyglądamy się też regulaminom linii lotniczych, które często narzucają warunki trudne do spełnienia. Chodzi na przykład o proces reklamacyjny. Jeżeli kupujemy bilet, strona jest w języku polskim, natomiast reklamację już od nas się wymaga, żebyśmy składali po angielsku. I tu widzimy pewną dysproporcję. Czapliński przypomniał, że UOKiK nie zajmuje się indywidualnymi sprawami, które trzeba zgłaszać do powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów. W tym roku w ramach akcji urząd radzi, o czym pamiętać, wybierając się na urlop. Bierze w niej udział ponad 40 instytucji, które informują m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących. A więcej szczegółów na stronie internetowej uokik.gov.pl. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Radio Conchita to kafe Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra.